Lucky znajduje pod swoim kibelkiem wehikuł czasu. Dostaje się do różnych etapów swojego życia. Trafia do czasów prehistorycznych, gdzie widzi dinozaury oraz jak żyli jego przodkowie. Także trafia do przyszłości, w której widzi swojego przyszłego siebie. Jesteś ciekawy, jak wygląda życie Lucky'ego w poszczególnych latach jego życia? Oglądaj film do końca i nie zapomnij kliknąć łapeczki w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem. Miłego oglądania! Siemanko, moi drodzy widzowie, Minecraftowi przyjaciele i wszyscy przybysze, co oglądają moje filmy! Ale super, niezmiernie się cieszę, że jesteście tutaj ze mną! Słuchajcie, zamówiłem ogólnie dzisiaj dwóch ludzi, którzy naprawią mi łazienkę, bo ostatnio strasznie wywaliło mi rury i zaraz sprawdzimy. O nie! Co tu już dokopałem się do rury, ale coś tu zauważyłem! Ej, Monika, co tu mam zrobić? Nie wiem, ja tutaj tylko gwoździa wbiłam i jakaś dziura tu wyskoczyła. Czekaj, ja pójdę spuścić wodę i zobacz, czy tam poleci. Mam pomysł, wskocz tam i zobacz, co tam się dzieje. Chwila, ale co wy tutaj robicie? Czy taleta została... Ej, do talety... Pan do talety wpuścił swoją pracowniczę? Tak, moją córkę, ona tam se pływa, ale wiesz co, odkryliśmy coś tutaj. Patrzcie. Takiego dziwnego. Chodź, wskakuj tutaj. Wy mi mieliście rury naprawić, a nie wskakiwać. Co to jest? Kości dinozaura? No ja nie wiem, co to tutaj jest, ale pozor, musicie tu wskoczyć, bo tutaj jest jakaś ogromna maszyna. Chodźcie. No nie wierzę. Patrz, jakaś maszyna niezidentyfikowana. Niezidentyfikowany pojazd. Ej, słuchajcie, wiecie, że ja tylko chciałem, żebyście naprawili mi kibelek, bo tutaj ostatnio rury przeciekały, a tutaj odkryliście... To być może to zatkało te rury. Wy jesteście archeologami. Jocie, ej, słuchajcie, co mamy zrobić? Słuchajcie, chcecie skorzystać z tego właśnie, co tam jest z tyłu? Widzowie, ja mam do was pytanie. To kliknijcie teraz w tym momencie łapeczkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. Dołączajcie do Lucky Team razem z nami, bawmy się razem i dołączajcie do Lucky Team, zmieniacie z czerwonego przycisku na szary, włączajcie powiadomienia, ile... Ej, to co robimy z tym pojazdem? To jest jakaś elektryczna maszyna, Nie wiadomo, co z tym zrobić, bo popatrz, to jest w ogóle chyba z przyszłości, albo o co chodzi, bo nie wiem. Ja nie wiem, pierwszy raz taką technologię widzę. To coś w bagażniku jest. Dobra, to wyciągniemy. Tu macie na tyle siły, żeby to jakoś postawić od góry do góry? Tak, dobra, no spokojnie. To czekaj, to bierz to. Dobra, chodźcie tędy, za mną. Ej, chodźcie. Kto by się spodziewał? Ej, to może przekopiemy jeszcze pod moim domem, może pod moim domem się coś ukrywa. No nie, no to tu chyba... Tu lecą te rury od kanalizacji, od łazienki, więc właśnie. Chyba nie chciałbyś tego poczuć, co nie? No właśnie. O nie, kolorowy deszcz, co to kolorowy deszcz? On na serwerze teraz cały czas jest. Trzeba się chować, dziwne rzeczy się tu dzieją na tym serwerze, co nie? Już od tygodnia właśnie takie dziwne rzeczy tu się dzieją. Może powiem ci tyle, że nie wiadomo co... Jak to odpalić, co nie? No właśnie, spróbuj tam. Może byś się dowiedział od jakiegoś archeologa. Archeologa! Archeologa wezwać, przecież archeolodzy się zajmują takimi sprawami. Słuchajcie, ja też tutaj widzę, na kierownicy jest taki znaczek, jakby baterii nie miało to auto. Może to jest jakiś. Właśnie. To jest jakiś z przyszłości pojazd, który wiele znaczy. Musimy to odkryć. Ja bym tutaj zawołał jakiegoś specjalistę do tego. Idzie, patrz, ktoś tutaj idzie. Ha! Siemanko, witam, jestem archeologiem, pan różowy archeolog i co trzeba tutaj wycenić, czy powiedzieć, co autko. Jest... Co to za autko? Nie wiemy, co to jest, wykopali spod mojej ziemi autko i nie wiemy kompletnie, coś w bagażniku ma i nie wiem, co to tata, jest. Co to jest, tata, co byście tutaj znaleźli? Lakuś, cicho być, proszę cię, bo to jest ważna sprawa, naprawdę, to jest jakiś dziwny pojazd. Dobrze, co to jest za pojazd? On jest z przyszłości. Lakuś, nie wiem. Jakbyście to znaleźliście? Lakusia przy tym nie było. To pracownicy moi. Lakusiu ogólnie tam wykopali pracownicy obok naszego kibelka. W ogóle ten pojazd, wiesz? Wow. I to było pod ziemią zakopane? Tak, naprawdę? Tak. Ja muszę iść do jakiegoś elektryka, to może elektryk mi powie, bo muszę znaleźć jakieś baterie odnośnie tego auta, jakoś trzeba odpalić to. Tak, bo tu jest napisane w ogóle gdzieś z tyłu, że
że proszę włożyć specjalne baterie z przyszłości. Dobra, to leć tam do elektryka. No dobra, dzięki Alchorogu. Na naszym serwerze naprawdę dzieją się totalnie dużo rzeczy. Zawsze tyle jest atrakcji i w ogóle tyle przygód, że to jest ciekawa atrakcja do rozwiązania tego wszystkiego. Panie elektryku, pan... O, Fredzie, ze Scooby-Doo się manko, ty urosło ci się trochę. No, trochę mi się urosło, no widzisz, no niestety, no tak to jest. Czego szukasz? Baterii do specjalnego pojazdu przeszłości. Odkryłem, archeolog mi powiedział, że to jest samochód przeszłości. Proszę mi dać tu jakieś baterie, ja muszę lecieć go odpalić. No ja tutaj szukam jakiejś baterii, ale nie wiem, czy mi się uda tak naprawdę znaleźć. Pod taką maszynę potrzebujesz, ta? To tak. Po takie auto jakby. Nie po taką maszynę, ty, ale to też jest dosyć ciekawe. To jest maszyna. No, więc wiesz, to ja ci powiem, że takich baterii, takiej technologii niestety nie znamy. To byś musiał, nie wiem, hakera ewentualnie zapytać. Ty, no ja się spieszę, a ty mi dopiero tu mówisz, a dopiero plany robisz odnośnie tej baterii, wiesz co? Dobra, to ja cię może później odwiedzę. Zobacz, może to się po coś przyda, ale nie gwarantuję, że to będzie dobrze. Zapytaj się hakera, haker ci pomoże, bo możliwe, że tu trzeba być jakiegoś pioruna uczyć albo coś takiego, bo to jest większa siła. Może więcej wolt potrzeba. O, dobra, dzięki. Może coś... Czyść. Co mam czyścić? O co mu chodzi? Mam czyścić, nie wiem, to auto czy co? Dobra. Tu ostatnio samolotem wpadłem właśnie, leciutka kraksa była, ale na razie to zostawię, na serwerze się dzieją dziwne rzeczy, dlatego ten samolot może tutaj zostać. Dobra. O. Hej, siema. Jestem na miejscu. Podobno miałem... No, nikt nie patrzy? Dobra, chodź. Potrzebuję odpalić to auto, mam taką baterię, musisz mi pomóc, hakerku, odpal to auto. Dobra, poczekaj, mam tu taką maszynę specjalną, która widzisz, jest taka kolorowa, super, tylko ją trzeba połączyć rurami. Daj mi tą baterię. Czyli to będzie działało, ta bateria? Mhm. Bo to mi dał elektryk, powiedział, że nie wiadomo, czy to będzie działać, ale dobra. Coś wystakują baterie same, popatrz. Ja cofnę się w czasie normalnie i jadę z tym autem? Nie wiadomo jak one działa. Zobacz tam na te zegary. Może jest ustawianie tego samochodu w przeszłość. Wiesz co chodzi, nie? Żeby na przykład cofnąć się. Czekaj, ta bateria działa, odpaliło to. Tak? I można to ustawić. Ty, Lakusiu, ogólnie tutaj można ustawić. Tak? Ja jadę w przeszłość. Ustawiam tutaj przeszłość, to co przeszło. Czasu się nie cofa, ale jak widać można tutaj. Benzynkę jeszcze potrzebuję. Dobra, ale to uważaj, może tym piorunem to teraz spróbujemy uruchomić. Co? Tak. Ja wsiądę. Piorun też jest potrzebny. Ale uważaj na piorun i też zatankuj benzynką. Ej, uważaj! Gdzie jedziesz? Pojechał. Nie wiem, to samo jedzie. Patrz, pioruny uderzają. Dobra. Widzisz? Spróbuj wsiąść i może teraz pojedziesz. Patrz, o! Jedź! Odpala! No. Działa! Wow! Buga! Jeść! Pić! Gdzie jest? Gdzie jest? Kim ja jest? Kogoś widzieć tutaj. Barney! Kogoś widzieć tutaj. Nowy. Z tym dinozaurem. O nie, dinozaur. Mamy nowy Bobo. Popatrz, Bobo. Bobo, pokaż. Bobo, lata. Kogoś widzieć tutaj. Halo. Halo, wy. Wy, ludzie. Wy. Ty, nazywać się Lucky? Wy mnie znać? Ja nowy tutaj, buga, nie wiem co robić mam. Mindula bylo budi babodu babidolu babajba. Pomoc, nie rozumieć cię, blondyn, nie rozumieć cię. Pomoc, proszę, pomoc. Czy pomoc? Ognisko tutaj. Rozpal? Ognisko rozpalać, tak. Tańczyć dookoła kości. Dawaj, tańczyć. Pupa. Kibel rozsadziło mi rury. Ja nie umieć mówić jak wcześniej. Ja się chyba cofnąć w czasie. Jestem gdzieś w jakimś... Cofnąć w czasie? Co ja tu robić? Powiedzieć mi, co my tutaj zadanie. Spać. Teraz spać. Spać. To nasza ubikacja. Ubikacjon. Wskakula. My kopać?
Kopać aplikacją, duża aplikacja, duża wanna. Buga, co my tu robić? Ja nie wiem, ja nie... Ej, uwaga! My kopać studnie. My iść na dinozaur. A tu więcej dinozaur? Dinozaur. Miecz rybny? Masz miecz? Miecz, no, miecz mam. Laki. Wow! Ale jakiś nosorożco podobny elfo. Jo, ale on ma rogi, uważać na niego. Wow. Uwaga! Laki, co to za... co to jest? Maszyna aerea. To ja przyjechać nią i to jest zmieniać czasu. Cofnąć się ze mną w czasie, ja jadę już do siebie. Nie umieć mówić w tych czasach, co teraz żyć. O nie, coś mnie zaraziło, pomoc. Okay, toksyna, ała, nic nie widzieć, coś boli, au. Wsiadaj do maszyny. Wsiadam do maszyny i lecieć dalej. Wyjeżdżam stąd. Ja nie wiedzieć, gdzie ja jestem. Umiem mówić normalnie? Niech ktoś mnie uszczypnie, bo ja nie wiem. O, mój dom, ktoś mi pomoże? Halo, ktoś pomoże mi, bo ja mówić nie umiem. Proszę, uszczypnij mnie, bym się zmienił w normalnego człowieka, lakiego. O, uszczypnij mnie, o dobrze. Co ty robisz? Czemu ty masz jakieś... O, jestem. Siemanko, tata, co ty tu robisz? Siemanko, rodzinka, przyjaciele i znajomi. Ej, byłeś Finistonem przed chwilą, co ty? Laki, słyszałeś prehistorię? Widziałem i nie potrafiłeś mówić nawet. Co ty, jakie ty się rzeczy bawisz? No co ty wydziwiasz? Ja się nie bawię, to było naprawdę. Naprawdę cofnąłem się w czasie, słuchajcie. I byłem w prehistorii, tam dinozaury żyją. I zobaczcie, nawet przyniosłem, jak nie wierzycie, to zobaczcie te kości. Haha, ty nie wiedzieć, co to jest. Ty, ja tak mówić, kości. Cały czas mówić, nie umieć mówić w prehistorii. Ale w końcu jestem Laki, tak. No to... Powiedz, skoro tak przeteleportowałeś się wehikułem czasu do prehistorii, to może umiesz zobaczyć, jak w przyszłości będziemy żyć? Właśnie! W przyszłości i może odkryjesz, będziesz kiedyś. Chcesz się zobaczyć, jak będziemy żyć w przyszłości, czy będziemy bogaci, czy nie, czy zamożni, czy nie? Oczywiście, że tak, dobra. To może teraz rozpędźmy się. To my cię rozpędzimy, jak co? Tak, popchajcie mi auto, żeby odpaliło odpowiednio, dobrze? Benzynka tankowana jest... Ej! Pchacie mnie, rodzinka! Tak, pchamy właśnie! Dawaj, mama! Dawaj, jedziesz! Rozpędźcie mnie jeszcze mocniej! Zaraz zobaczymy! Jesteście ciekawi widzowie, jak będę wyglądać moja przyszłość, jak będę się zachowywał, to kliknijcie łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem! Łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem! Kliknijcie dla zamożnego Lakiego. Cześć, witajcie w mojej rezydencji. Witajcie w Minecraft Prestige. Mój apartament prestiżowy jest bardzo... bardzo nieziemsko drogi, ponieważ posiadasz 42 różnych pięter. Mamy 300 personelu, które pracuje w tym właśnie hotelu. 300 tysięcy, chciałem powiedzieć. Okej, wsiadam tutaj do swojego helikoptera, którym często wylatuję. Nie używam auta, a latam helikopterem, ponieważ jestem prestiżowym youtuberem. Teraz tylko wylecieć do przodu moim helikopterkiem, usiąść w normalnym miejscu. Śmigło odpalić i ruszyć powolutku, Laki, żeby nie zepsuć swojego super śmigłowca. Tak właśnie u mnie się tutaj, tak jest właśnie u mnie. Zobaczmy z daleka może ten super mega apartamentowiec. Okej, tak to wszystko wygląda. Tak to wygląda z boku, zobaczcie. Okej, wlećmy jeszcze do przodu. O, widzicie? Aż 30 różnych pięter posiada ten właśnie budynek. No, bardzo dużo pracuję, może zjedziemy nieco niżej, by helikopterem tutaj już nie obudzić moich klientów, bo jest tutaj dużo mieszkańców, którzy mieszkają. Ale jestem bogaty normalnie. Dzisiaj tak, muszę jeszcze załatwić 42 sprawy. O, wysłać rakiety na Marsa. Stacja Alfa startuje.
Stacja Beta też startuje. Witamy. Okay. Panie Wincencie Lucky. Witam. Jak tam dzionek Franka? Milordzie? I poleciała do góry. Jo, rakieta wysłałem właśnie do góry. Jak widzicie, wszystko, misja udana. I jak tam udało się wszystko wykonać? Tak, wszystko udało się wykonać. Stacja Alfa i stacja Beta wyleciała w powietrze. Widzisz tak, mój fajny strój? Nowy? To jest najnowsza moda. Tak, no przecież ja wam zapewniłem te stroje, żeby było bezpiecznie w nich. Słuchajcie, praca wam dobrze mija. Jak widzicie, moi pracownicy tutaj często pracują nad nowymi technologiami. Duży mój ziomek cały czas mi pomaga w łańcuchu. Nowy łańcuch ci kupiłem. Witam. Tylko dokładnie. Miałeś tam... Łańcuch z diamenta teraz już no, masz. No, diamenta, diamentowy. No, widzicie? Teraz dokładnie proponuję, aby przelecieć się nad całym naszym latającym miastem na naszych najnowszych, najlepszych jetpackach. Tak, dokładnie. A kurczę, ale będzie super. No dobra, jestem na tyle bogaty, że mogę sobie pozwolić na lot jetpackiem, ponieważ benzyna mnie dosłownie nic nie kosztuje. Chcesz trochę pieniędzy? Masz, bo jestem bogaty duży. Dzisiaj za dużo zarobiłem. Dziękuję, dziękuję bardzo, rozumiem, że tego trzymaj, trzymaj. Ten hotel tak naprawdę, ten hotel jest tak mi tutaj dostarcza tyle wrażeń, ale ja nie dostałem jetpacka, mój pracowniku. Ale tu masz jetpacka na tym standzie tutaj. Od tyłu, jak pan podejdzie, to tutaj widać, dokładnie. No proszę bardzo, ale jesteś śmieszny. Jesteś Świrek Muchomorek, a co ty myślałeś? Jesteś Yeti, dobra. To lecimy przeglądać miasto. Ja nigdy nie byłem w powietrzu, ani nigdy nie leciałem na jetpacku. Ale dobra, ale będzie super. No i ze mną za każdym razem jest super, bo mam prestiżowy hotel, za który dałem 35 milionów właśnie pieniążków. A to wszystko dzięki tym subskrypcjom, bo już mam 3 miliony subskrypcji i aż przez to, że widzowie tyle klikali mi łapeczek w górę i subskrypcji, na to uzbierałem właśnie. Ale nasze miasto w ogóle lata, tak jak helikopter. Dokładnie, dokładnie, utrzymuje się na naszych poduszkach powietrznych, także potrafi przelecieć w każde miejsce, w każdym zakątku świata, naszej Ziemi. Ale ty duży się znasz na tym wszystkim. Dokładnie, a być może w przyszłości podwiemy kosmos. A może w przyszłości jeszcze dostaniesz większą stawkę, bo już za dużo pieniędzy dostaję przez ten hotel. Wow. Tak, a może... No fajnie, fajnie. A może byś chciał dowiedzieć się, co by było jeszcze w przyszłości, no co? Oczywiście, że tak. Wow. Chciałbym wiedzieć, co by było w przyszłości. Gdzie tutaj można przyszłość... O, czekajcie, ja mam tutaj... Okej, wcofnę się. Wiem co, w przyszłości... Przeszłość. Czy to już jest mój statek kosmiczny? Tak. To jest mój statek kosmiczny. Wow, tutaj mam już na kanale 10 milionów subskrypcji? Ale super. I aż tyle milionów wyświetleń za statek kosmiczny sobie kupiłem. Asteroida, meteor o bazie Alfa. Startujemy do czasu i podbijać nowe planety. Panie Lucky, panie kapitanie Lucky, zgłaszam gotowość do służby. Nasz statek przyjął trajektorię na nową gwiazdę X544 w gwiazdozbiorze Alfa Centauri. Czy taki kurs będzie dobry? Będzie dobry, kieruj się na południe. Dobrze, ustawię. Co my jeszcze tutaj moglibyśmy zrobić? Chciałbym cały czas poszerzać nasze atmosferyczne zachody i powierzchnię, dlatego poszerzajmy je i skręćmy trochę na wschód. Skręćmy na wschód. Tu, proszę, tu są najlepsze miecze na całym świecie. Można sobie jakieś sobie zabrać, co nie? Ciekawe, jak tam nasi przodkowie w prehistorii kiedyś żyli, a nie to, co my teraz. Może dałoby się im jakoś pomóc, i przyspieszyć rozwój cywilizacyjny, na przykład dać im taką cudowną maszynę do żelaza, nie? Ty, to sekajcie... Tak, do robienia najlepszych pączków na całym świecie. Dajcie mi tą maszynę do żelaza. Przecież wiecie, że ja mogę się cofać normalnie w czasie, a teraz się cofnę w czasie, żeby zobaczyć, czy jestem na tyle bogaty, że się utrzymam i będę w stanie utrzymać rodzinę. Dajcie mi tą maszynę, dobra. Ja pójdę może teraz do prehistorii i może jakoś zmienię czas, że jakoś inaczej się to wszystko zakręci. Dobrze, najważniejszy jest rozwój cywilizacyjny. Ej, to może przekaż prehistorycznym kolegom ten hełm. Okej, dobra, przekażę, oczywiście, że tak. Wow. Gdzie tu jest to wejście? To teraz... I jeszcze tą rakietę. Dobra, ja już jadę. Wow. Jest, dobra.
Dobra, jestem w prehistorii i już mówię normalnie, ale się cieszę, że tutaj w ogóle wleciałem. Zmienię teraz w ogóle cały tok myślenia tych ludzi z prehistorii. To są jacyś jaskiniowcy, którzy nie potrafią racjonalnie myśleć. Trzymajcie! Princeton, jeść! Co? Bo masz się napiął tu gojące żelaza, proszę bardzo. A co to żelazo? A co to? Princeton! Cofnę się w czasie, mogę wam uważać tylko na to, bo to do wysoko lata. Co się dziać? Tylko pamiętajcie, że to latać? Ogólnie weźcie sobie pod uwagę, że to może sobie coś zrobić, dlatego ostrożnie, ale musicie przekazać ogólnie to swoim potomkom. Dobrze, latać, dobrze jeść. Słownik z nowym językiem. Słownik z nowym językiem, właśnie tutaj tą rakietę zostawię. No i co? No i ogólnie zrobiłem dobry uczynek, to teraz tylko jakby cofnąć się do swojego świata. Dobra, żyjcie sobie tutaj, żyjcie sobie w spokoju, w jaskiniowcy. Dobra, jestem w domu. Ja muszę opowiedzieć rodzicom, że to naprawdę super pomysł. Ej, Lakuś, słuchaj! Ten hełm, który masz, to właśnie będziemy mieć taki w prehistorii. Rzuciłem ci go przed chwilą, wypadł mi. Tak. Ale on jest super, to jest hełm Yeti. To jest w przyszłości. Ciekawe, co on potrafi robić. On pewnie ma takie anteny, że internet można na całym 5G, świecie najlepszy. No, nawet 10G on ma. Słuchaj, w ogóle będziemy tacy bogaci, że swój własny hotel będziemy mieć, wiesz? Serio? Tak jaki? Latający? A ty skąd masz jetpacka, Frania? Ja nie mam jetpacka, jeszcze dopasowany do twojej tej koszuleczki. To wzięłaś mi ze skrzyki chyba przed chwilą. Ja niedawno zrobiłem z prehistorii, przetransportowałem rzeczy w ogóle ciekawe. Dokładnie. Wzięłam go i sobie teraz już potrafię latać. A powiedz mi więcej o tym naszym hotelu, o tych naszych apartamentach latających. 32 piętra, posiadłość warta 36 milionów i superowo, bo uzbierałem wtedy aż 5 milionów subskrypcji. Dobijajcie subskrypcje, łapeczki w górę, piszcie w komentarzach Lucky Team, a przypnę wam serduszko i do zobaczenia, codziennie są filmy na moim kanale. Siema!